Mam takie pytanie. Państwo jesteście moderatorami, prawda, tak, w naszej dyskusji. Natomiast Państwa wystąpienie w moim odczuciu jest takie, że Państwo pogrzebaliście już tą inwestycję, tak? Mogę? Tak, tak, proszę. Państwo przedstawiacie same złe strony, przedstawiacie naciągane fakty, tak, które próbują przeciwdziałać budowie nieruchomości na czyimś prywatnym gruncie. Ja dam tutaj Państwu przykład, tak? Jesteście Państwo... Nie prywatny grunt, pod miastem w dużej części. To jest... Na razie ja może swoje zdanie powiem, tak? Pan też na prywatny, pan też na prywatny. Po kolei może, po kolei. Po kolei, pan mówi. Wydaje mi się tak, że w momencie, kiedy PKS skończył swoją działalność, powiedzmy, kiedy był wystawiony na sprzedaż, była propozycja do miasta, żeby miasto pomogło w funkcjonowaniu tego przedsiębiorstwa. Miasto nie chciało, znalazł się prywatny inwestor, który wyłożył pieniądze, czy z zyskiem, czy nie z zyskiem, kupił tą firmę, nie wiem, to nie jest moja sprawa. Natomiast nabył pewną nieruchomość, pewne działki i próbuje na tym coś zrobić. Natomiast my jako forum, bo ja tutaj czuję to, że forum występuje w takim imieniu, że chce zrobić tak, wybudujecie tutaj taki domek, tu postawicie sobie taką szafkę, a tu zrobicie coś innego. Nie tędy droga. Myślę, że powinniśmy razem wspólnie rozmawiać, tak? Według mnie na zablokowanie, czy powiedzmy spostrzeżenie, że wielkie sieci handlowe wykańczają na sztandę, to jest już za późno. Już w Olsztynie prawie nic nie ma. Nie mamy lokalnych firm handlowych. I w tej chwili rozmawiamy o galerii handlowej, która, no powiedzmy, w moim mniemaniu jest dla jakichś może trochę bogatszych ludzi, czy coś takiego, a nie rozmawiamy o dyskontach, których jest 18, 4 i tego nikt nie blokuje. To może ja odpowiem. Przepraszam, tak. Referendum. Znaczy my właśnie chcemy zadać pytania zaproszonym gościom, a potem będzie dyskusja z mieszkańcami. Tak, tak, oczywiście. To zaraz, tylko... Tylko chciałbym się odnieść i zaraz zacząć dyskusję. Pan mówi, że inwestor jest prywatny i nie powinniśmy za bardzo ingerować i mówić o tym, co jest złe. Ja uważam i myślę, że wszyscy w naszym stowarzyszeniu uważamy, że nie możemy zwalniać inwestora z odpowiedzialności, bo inwestor wybuduje to, co będzie chciał wybudować, a my zostaniemy z problemami. A to spotkanie jest po to właśnie, żeby o tym wszystkim rozmawiać, tak więc to nie jest tak, że my przedstawimy swoją wizję i nie chcemy dyskusji, tylko właśnie po to zaprosiliśmy gości, żeby powiedzieli, co takiego dobrego jest w tej inwestycji. My niestety nie widzimy zbyt wielu plusów, ale mamy prawo do tego, żeby mówić o tych minusach i to jest potrzebne, bo takiej dyskusji w ogóle nie było. Jeszcze tylko ja dążę. Słusznie pan zauważył, że musimy rozmawiać. Właśnie po to jest to nasze spotkanie. My przedstawiamy nasze spojrzenie na to wszystko. Każdy może mieć inny, ale właśnie chodzi o to, o te wywołanie dyskusji, że każdy mógł powiedzieć, jak to widzi. To jest tak naprawdę pierwsze takie spotkanie, gdzie każdy może się wypowiedzieć. Natomiast chcielibyśmy przejść do drugiej części, ponieważ to jest, przedstawiliśmy nasz punkt widzenia, prezentację. Teraz chcielibyśmy zadać pytania zaproszonym gościom. Mam nadzieję, że Państwo też uzyskają odpowiedzi na pytania, które pojawią się w głowie. Później przewidujemy jeszcze część, oczywiście, jeżeli będzie czas, na pytania od Państwa. Myślę, że raczej nie do nas, a bardziej do inwestora, do PKP i do Urzędu Miasta. Takim najważniejszym pytaniem, które chcielibyśmy każdemu z Państwa zadać, to jest, co mieszkańcy zyskają dzięki tej inwestycji. Jak rozumiem, Pan Rafał Przedstawiciel jako pierwszy będzie chciał odpowiedzieć. Siódma, dobry wieczór Państwu. Nazywam się Rafał Kusiewicz, jestem prezesem zarządu spółki Living Provider, która jest odpowiedzialna za realizację tej inwestycji. Dziękuję, że tak płynnie tutaj przybyliście. Na wstępie muszę powiedzieć, że
Ja jestem zaskoczony tym wystąpieniem, które usłyszałem, a w szczególności od pana Bartka Budziuka, dlatego że w stosunku do naszych spotkań i konsultacji, które już trwają ponad 3-4 lata, nasza inwestycja się nie zmieniła, a byłem przekonany, że dzisiejsze spotkanie będzie raczej rozmową o programie funkcjonalnym dworców PKP i PKS, tak aby one jak najbardziej służyły mieszkańcom. Natomiast odnoszę nieodparte wrażenie, że wypowiedź panów, jak słyszę te sformułowania, to wiem, kto mógł wam to napisać, bo nie pierwszy raz jestem na takim spotkaniu, służy zdyskredytowaniu tej inwestycji jako całej. Wynotowałem kilka sformułowań, które są bardzo popularne i które nie mają nic wspólnego z merytoryką, absolutnie nic wspólnego z merytoryką. Sformułowania typu otwarte przestrzenie, chcielibyśmy się czuć na dworcu bezpiecznie i naturalnie, są to niebagatelne odległości. Coś jest porażką prezydenta, jest ciemno, nieprzyjemnie i chce się z takich powierzchni uciekać. Poczekalnie i funkcje z informacji turystycznej, że prawdopodobnie ich nie nabędzie na dworcu. Proszę państwa, więc może tak, jakby ujawnili tą dyskusję całkowitą. To są wszystko argumenty pod publiczkę, które mają wywołać negatywne wrażenie na temat ogromnego zamierzenia inwestycyjnego, realizującego całe kwartał miasta. Z bardzo dużym dworcem PKP intermodalnym i z dworcem PKS. Dlatego przyjechał tutaj pan dyrektor Grzegorz Tomaszewski z PKP, bo też mi powiedział na oku, że był przekonany, że będziemy rozmawiali o dworcach PKP. Na przykład, co mieszkańcy Olsztyna chcieliby tam mieć, chcieliby, żeby było więcej części turystycznej, czy więcej części informacyjnej, czy na przykład chcieliby, żeby na takim dworcu była poczta, bank, czy jakieś inne funkcje. I co miało być na dworcu PKS? Tutaj jest pan inżynier Ścisło, który nawet zaprezentuje państwu nowe pomysły na zrealizowanie funkcjonalności dworca. Natomiast ja tutaj usłyszałem powtarzane w kółko, bez żadnego poparcia i bez żadnych dowodów, informacje, że zbudowanie zintegrowanego centrum komunikacyjnego zabija lokalny handel. Bzdura. I teraz. Jakieś niewiarygodne jest to zmiana stanowiska panów z Forum Rozwoju Olsztyna, z Obywatelskiego Olsztyna. Bo pamiętam, jak i tutaj jestem zdziwiony tą zmianą stanowiska. Nie wiem, co się stało. Panowie elegancko ubrani, być może już sobie przygotowujecie grunt pod jakąś kampanię wyborczą. Ale mamy wypowiedzi panów, na przykład pana Bielecowskiego, które mówią mniej więcej tak, więc chciałbym się dowiedzieć, co się wydarzyło. A propos terenu dworców PKP, PKS, przewozów regionalnych miasta, ja zaraz panu odpowiem, jak w ogóle można tą inwestycję zrealizować. Bo rzucać takie ogólniki jest bardzo łatwo, bo potem nikt nie wie, jak to zrobić. Więc cytujemy. Mówi pan z Forum Rozwoju Olsztyna. Zdecydowanie obecnie jest to miejsce, gdzie jak na dłoni widać chaos urbanistyczny. Ten, który chcecie odmalować. Trochę jakby wybuchła bomba, mówi. Tu jakiś dworzec, tu jakiś budynek, gdzieś tam jakiś kościół. Potem Efero mówi dalej. Efero do założeń planu zgłosiło ponad 20 uwag. W konsultacjach z nami. Za to nam bardzo dziękowaliście. I prawie połowa z nich została uwzględniona. Cieszy nas to. I mówi dalej Efero, chyba pan Bielecowski. Mnie nie interesuje sam dworzec. Mnie interesuje cały teren dookoła. Dalej. Jeżeli tak bardzo chcemy sobie przypunktować. Omawiając propozycję Leading Provider, która w ogóle się nie zmieniła w stosunku do pierwotnej wersji i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony pozarządowej, organizacjom, będąc bardzo nastawieni prokonsultacyjnie, żeby szanować idee mieszkańców,
dostaje informację, że ku waszemu zdziwieniu nasza propozycja początkowo nie została zaakceptowana. I że się dziwicie, że nasza propozycja, czyli dokładnie to, co w tej chwili krytykujecie, została przyjęta tak chłodno. A później, w toku konsultacji, kiedy większość uwag, które zostały formalnie zaproponowane przez EPRO czy przez Obywatelski Olsztyn, została przez nas bardzo pokornie wprowadzona do wniosków i do planów, jest znowu zdanie z waszego forum. W toku rozmów, jakie stowarzyszenia, bo nie jedno, odbyły z inwestorem. Przepraszam, muszę przyjąć kartkę. Doszło do porozumienia, które do wymiernym wynikiem są następujące deklaracje inwestora. I tutaj jest cała osiemnastka dla Olsztyna. Jak również przejście na zaporze, jak również park Henryk, który jest na zaporze i tak dalej. To teraz po kolei, panowie. Jeżeli mam odpowiadać wam merytorycznie, a nie rzucać słowa na wiatr, kiedy uaktywniliście się z tą całą sytuacją ponad 2 lata od uchwalenia planu, a wcześniej nie było słychać w ogóle, że macie jakiekolwiek zarzuty i teraz nagle się obudziliście, nie wiem dlaczego, nie wiem w czyim interesie, to ja powiem tak. Absolutnie galerie handlowe nie drenują handlu lokalnego. Żadnych powodów. Na miejsce jednego handlu powstaje około 20-30 innych punktów handlowych. Po prostu. Lokalnych przedsiębiorców, którzy widzą korzyści z funkcjonowania w jednym obiekcie albo w systemie obiektu, ale w ogromnej większości są to ci sami kupcy. Bardzo duży. Jeżeli ktokolwiek ma problem z utrzymaniem rentowności obiektu handlowego, są to sami właściciele galerii handlowych. Przykładem może być Galeria Warmińska, bo to ona ma pustostany. I to z tamtej galerii wychodzą najemcy, dlatego że nie spełnia ich oczekiwań. Dlaczego to jest zupełnie inna piosenka? Przyjdą na dworzec. Przepraszam? Przyjdą na dworzec. Dworzec nie jest galerią handlową. Nie? Nie, dworzec nie jest galerią handlową. Dworzec integruje funkcje komunikacyjne z funkcjami handlowymi, bo tak się dzieje właśnie na całym świecie. A propos przejść naziemnych, to bardzo fajnie jest mieć przejścia naziemne, szanowni państwo, ale w rejonie Morza Śródziemnego, ponieważ nikt, i to każdy wam powie, w naszym rejonie geograficznym, kiedy od mniej więcej października do maja jest chłodno, zimno i nieprzyjemnie, wcale nie jest zwolennikiem przejścia naziemnego. Robi się przejścia naziemne i my też mamy możliwość zrobienia przejścia naziemnego, czego nie wykluczamy. Pytamy tak naprawdę, co będzie, co chcecie, czy chcecie przejścia podziemne, czy naziemne. I najprawdopodobniej zrobimy oba. Niech wybierają sobie sami ludzie, czy chcą przejść schodami w dół, czy chcą na przykład przejść przejściami naziemnymi w deszcz, w śnieg czy mróz. To będzie ich wybór, nie nasz. My to po prostu połączymy. Tak samo jak połączymy zatorze z dworcem PKP, aby na wasz wniosek ludzie mogli parkować samochody na zatorzu i wchodzić tunelem przykrytym prosto w rejon dworca. Nikt nie będzie zmuszał ludzi, żeby chodzić do galerii handlowych, ponieważ dworzec będzie na tyle duży, on nie jest na -1, tylko jest na 3 poziomach, że będą tam poczekalnie, kwestie gastronomii, będzie spełniał wszystkie funkcje dworca, z którego nie trzeba się ruszać. Swoją drogą, ja tak naprawdę nie wiem, czy jest logiczne, żeby czekać na pociąg, jeżeli się spóźni 3 godziny i co tam robić. Bo ludzie mogą chcieć po prostu skorzystać z innych rozrywek. A zatrzymywanie ich na dworcu PKP czy PKS, który będzie jedynie kwestią dworcową, to po odmalowaniu tego, co się stało na Warszawie Wschodniej, kosztem 60 milionów złotych, budynek będzie degradowany, tak jak teraz jest. Bo tam nie ma handlu. Tam się nic nie dzieje. Czyli chodzi o handel, a nie o handlu. Nie, tam się nic nie dzieje. Tam nie ma nic. Dlaczego na lotniskach poczekali, skoro nie mogą z tych wszystkich stref? Jeszcze raz. Dlaczego na lotniskach ludzie poczekali, skoro ludzie mogą korzystać z tych wszystkich stref? Proszę pana, ponieważ lotniska to jest kompletnie inny hub komunikacyjny. Jeżeli przechodzi pan przez bramkę, to już nie może pan z niej wyjść. Chyba że pan jakiś samolotem nie leciał. Jeżeli się pan odprawi, ale zwracam panu uwagę, że większość lotnisk europejskich
To są największe galerie handlowe pod dachem. Mają po kilkaset tysięcy, po kilkadziesiąt tysięcy powierzchni handlu na wszystkich poziomach. Wiedeń, Frankfurt, Moskwa, Warszawa. Proszę zobaczyć, ile tam jest powierzchni handlowych. Ludzie nie chcą pracować i spać na ławkach, jak się samoloty spóźniają, w śpiworach, bo są opóźnienia w samolotach. Zatem nie można porównywać lotnisk, które ze względu bezpieczeństwa po odprawie i po nadaniu bagażu, którego pan nie ma pod ręką, tylko pan go nadaje, już pan go nie ma, nie może pan porównywać do dworców, którego pan może w każdej chwili wyjść, napić się kawy, albo pójść do kościoła, albo do McDonalda naprzeciwko, albo na stację benzynową. Uwaga! Zarzucacie nam, co będzie dla miasta. No więc po kolei. Po drugiej stronie obecnego dworca PKP i PKS jest hotel Orbisu, czy byłego hotelu Orbis? Groman, przepraszam. Powstaje tam gigantyczny hotel. Nie nasza to jest inwestycja, z ogromnym centrum konferencyjnym. W związku z powyższym, jeżeli zainteresowani jesteście, tak jak mówicie, nie dworcem, ja trochę się dziwię, bo ja myślałem, że dworcem jesteście zainteresowani, a tutaj widzę panów wypowiedziach, że staliście się specjalistami od galerii handlowych, to powstaje wam centrum miasta biznesowe, które w połączeniu z gigantycznym hotelem pięciogwiazdkowym, z salami konferencyjnymi, z tramwajem, z linią tramwajową, która tam jest, z połączeniem tego z obwodnicą, która jest wpięta do tkanki miasta, powoduje, że Olsztyn tak naprawdę uzyskuje bardzo mocny zalążek biznesowego centrum, które może organizować konferencje. I teraz dopadam wam przykład. Sopot, Krynica, EKG, Europejski Kongres Gospodarczy. W Sopocie dwie wielkie konferencje, przez to, że zbudowali nowy dworzec, między innymi PKS i PKP, gdzie powstała część handlowa, ale w połączeniu z biurowcami, w połączeniu z salami konferencyjnymi. Nie ma nic, nic nie stoi na przeszkodzie, o czym ja nawet rozmawiałem z prezydentem i ze służbami jego, aby zrealizował pomysł forum gospodarczego w rejonie warmińsko-mazurskim, który jest dotknięty tak gigantycznym poziomem bezrobocia. Teraz kwestie, o których pan mówił, że będziemy mieli zanieczyszczone powietrze, że to jest skutek uboczny galery handlowej, że będziemy mieli, że będą drogi, że będą drogi niszczone i że będą korki. No wie pan? Jest to tak abstrakcyjne, że nawet nie wiem, jak to skomentować. No dlaczego abstrakcyjne? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę. Proszę zwrócić uwagę. Ale proszę wybrać rower. Proszę wybrać rower. Te dostępne miejsca parkingowe służą między innymi temu, żeby ludzie przyjeżdżali, korzystali z komunikacji publicznej. Czyli nie wjeżdżali do centrum. Bo tak naprawdę przy dworcu PKP i PKS, jak zobaczycie na mapę, jesteście przed wjazdem do centrum z tamtej strony. W związku z tym ogromna ilość ludzi, a parkingi nie są płatne, będzie zostawiała samochody w tym obiekcie i będzie wsiadała do tramwaju, do pociągu, do autobusu. Nie można jakby zaklinać rzeczywistości, że stoimy w miejscu, bo demonizujemy jakieś efekty na podstawie jakichś takich równoważnych zdań, jakichś haseł, które nie mają tak naprawdę nic wspólnego z rzeczywistością. Ja nie oceniam galerii warmińskiej. Ja nie oceniam, czy to jest dobry obiekt, czy zły obiekt. Ja bym obiektu czwartej kategorii na miejscu sypialnianym nie wybudował. Bez zrobienia całej infrastruktury. Bo to pokutuje. My mamy zupełnie co innego. U nas ruch jest cały czas, bo jest na wjeździe do miasta, ale na nim się zatrzymuje. Ludzie nie będą wjeżdżali dalej, bo jeżeli będą chcieli pojechać do galerii, zrobić zakupy, to pojadą do Warmińskiej albo do Alfy. Nie będą specjalnie jechać do nas przez pół miasta, skoro mają dwa obiekty pod nosem. To się mierzy na zasadzie catchmentu tak zwanego. I to są prawdziwe badania, a nie mówienie, że będzie ciemno, że będzie korek i będzie smog ze spalin. Bo to jest utopia. To jest nieprawda. A kim są pasażerowie w Olsztynie? Czy pan zdaje sobie z tego sprawę? Czy tu przyjeżdża biznesmen do Olsztyna na konferencję? Czy tu przyjeżdżają pracownicy ze Szczytna?
są, to za koszyk do pracy wyjeżdżają, wieczorem wyjeżdżają. Robiliście takie Oczywiście. Prześledźmy kurs takiego Jana Kowalskiego. Jeżeli on przyjeżdża na dworzec PKS, to co się z nim według pani dalej dzieje? Wysiada i jedzie do pracy. Okej. Okay. Jedzie do pracy autobusem, tramwajem i tak dalej. Jaki w związku z tym jest to argument i uzasadnienie tezy, o której mówili panowie? Dla większych korków, dla zatoru komunikacyjnego, Czy samochodami będą jeździć tylko z strony Barczewa, czy z innych stron? Ale jak mogą się nie przyjechać na dworze? Temu służą park and ride właśnie, temu służą parkingi, bo oni zostawiają te samochody i korzystają z komunikacji publicznej. Wszystkie badania w każdym mieście to pokazują. Odnosząc się do pana Grabelnego. Ja wam podsyłałem te badania od Pana. A pan był to Poznań? Oczywiście, że byłem. Teraz. Ile sklepów jest otwartych? Gdzie? Na Poznań Główny. To ty się wypowiadasz. Przepraszam, szanowni państwo. Momencik. Panie Rafale, miałbym do pana olbrzymią prośbę, ponieważ zaczął pan już odpowiadać na to pytanie i w sumie powiedział pan ciekawe rzeczy. Czy mógłby pan konkretnie powiedzieć, co zyskają mieszkańcy dzięki tej inwestycji? Bo zaczyna pan mówić rzeczy, których już mówię, co zyskają mieszkańcy. Chciałem tylko jeszcze się odnieść, żeby pan mógł mi pokazać wizualizację, bo ładne obrazki każdy potrafi zrobić. Wizualizację waszego obiektu. Jeśli mogę dać na postać. Jasne. Dobrze. Super. Mamy wcisnąć? Tak. Dobrze. Proszę państwa. Budynek przewozów regionalnych, gdzie w 10% robiliśmy badania, nie nadaje się do remontu absolutnie azbest. Dwa. Dworzec autobusowy, który jest naszą własnością, absolutnie bezsensowna rewitalizacja. Bezsensowna. Bo? To koszty. Koszty. To pięknie wygląda w powierzchni szklanej, tylko te szyby to będzie majątek, ponieważ termika nie wytrzyma tego dworca. I gdybyście mieli jakiekolwiek pojęcie o tym, jak powinno funkcjonować budowę użyteczności publicznej, a nie tylko bajerować ludzi obrazkami, to byście to wiedzieli. Pokażmy środek. No super. Rząd kas. Rewelacja. To zwracam wam uwagę, że jest 2015 rok. Że odchodzi się w ogromnej większości, i możecie zobaczyć na dworcu centralnym, odchodzi się od tego rodzaju rzędu kas. Ponieważ robi się ich dużo mniej, a w tej chwili wszystko jest za tak zwane kasomaty, czyli prawdopodobnie to tutaj postawiliście. To będzie mały handel w takim razie, nie ma problemu. Automaty postawimy. Ten dworzec, który wygląda tak, jak tutaj został narysowany, za 5 lat będzie wyglądał tak samo jak on obecny. No jeżeli PKP nie będzie dbać, to będzie tak wyglądał. Ale PKP jest spółką prawa handlowego, a wy jesteście w mentalności PRL-u. Proszę pana, PKP jest odbudowanie dworców, a nie od wspomagania inwestorów od galerii handlowych. Tak jest moje. Ale to nie jest wspomaganie inwestorów od galerii handlowych. My mówimy kompletnie o czym innym. My mówimy o zmianie jakościowej. Pokazaliście nam dworzec, który nie spełnia żadnych wymogów dworców XXI wieku. Dlatego my zaraz wam pokażemy, jak to powinno wyglądać. Pokażemy wam, bo myśleliśmy, że będziemy rozmawiali o dworcach. A usłyszeliśmy, że galeria handlowa jest ble. I nie wiem, czemu jest ble w tej chwili, bo jeszcze półtora roku temu i rok temu nie było. Nagle się ujawniły sprawozdania. Ja dlaczego jest to spotkanie. Przepraszam. Panie Rafale, prosiłbym o wymienienie korzyści dla miasta, dla mieszkańców z tej inwestycji. Przy takiej inwestycji powstaje około 1,5 miesiąca miejsc pracy. Pierwsza... 1,5 tysiąca miejsc pracy. Pierwsza korzyść. W wymiarze bezpośrednim. Ponieważ w wymiarze pośrednim mówimy o ogromnej inwazji dostawców,
i wszystkich firm, które współpracują. Korzyść numer jeden. Korzyść numer dwa. Dwa nowoczesne dworce PKS i PKP na miarę XXI wieku, czyli dworce już intermodalne. Ja wytłumaczę, co to znaczy. Czyli połączenie technologii z funkcjonalnością. To jest to, co pan inżynier Ścisło zaraz wam pokaże. Pan inżynier Ścisło jest prezesem SARP-u i my się bardzo mocno wsłuchujemy w wasze argumenty dotyczące tego, że dworzec będzie byle jaki. Dworzec będzie bardzo duży, będzie dużo większy niż ten obecny, jeżeli chodzi o zaprzeczenie funkcjonalności. Kolejna rzecz. Powstaje wam to, co was interesowało, bo tak czytam, rozumiem, że nie wycofujecie się z tej wypowiedzi, że interesuje was wszystko wokół dworca, a nie to, jak ma dworzec wyglądać. To jest kwestia właśnie zbudowania całego węzła przesiadkowego, czyli zmiany ulic, zmiany partyzantów, zmiany lubelskiej, zrobienia placu miejskiego. To finansuje miasto. W bardzo małej części. To momencik, bo to jest inny argument. W bardzo małej części to, co jest związane z przystankami miejskimi. Większą część przebudowy robimy my. Którą część? Teraz mam odpowiedź. Przy czym na to ma być pytanie i argument, bo ja mówię nam o tym, co będzie miało z tego miasto. A pan mnie pyta w tej chwili o postęp, który nie ma znaczenia. Tak naprawdę. Zaraz pomówię. Zresztą było to w medianie napisane, bo to było wylistowane w Gazecie Wyborczej i w Gazecie Olsztyńskiej. Te informacje były ujawnione publicznie, co my finansujemy, a co nie. Kolejna kwestia. Ja zwracam uwagę, że bez możliwości realizacji tej inwestycji, to ja mam takie ulubione powiedzenie. Jeżeli zmieszacie 10 km z kilogramem dziegciu, będziecie mieli 11 kg dziegciu. Po prostu. Ponieważ nie ma możliwości, chyba że trzeba go będzie rozebrać, budynek przewozów regionalnych i nasz dworzec, który jest naszą własnością. W związku z tym, nie wiem, jak sobie to wyobrażacie. Kolejna kwestia. My zmniejszyliśmy powierzchnię handlu właśnie względem dworców, żeby one były dużo bardziej przyjazne pasażerom. I tak naprawdę 45 tysięcy powierzchni handlu robimy 35, czyli o 10 tysięcy metrów kwadratowych więcej. Dzisiaj dworca powierzchni, która służy pasażerom, jest niecałe 2 tysiące, a będzie miało 4,5. Więc znowu argument kompletnie bez sensu. Jakby wynikający z niewiedzy. Moglibyście może Państwo podzielić tym projektem, jak mogę to napisać, tym bardziej otwarcie na stronę, bo jest. Ja bardzo przepraszam, bo tak. Przyszliśmy tej specjalnie. Chcemy wypuścić dyskusji. Dobrze, oddaję Panu. Pół godziny słyszymy tylko retorykę Pana Fustą. Niech Pan przedstawi fakty, plany, wizualizacje Wasze, konkrety. Proszę Cię. Naprawdę, bo tracimy czas na pustą retorykę. No. Ale to jest nie. Ale musieliśmy odpowiedzieć na nasze, znaczy musieliśmy odpowiedzieć na to listowanie tego, jak galeria handlowa jest zła. Możemy się połączyć do komputera? Tak, proszę bardzo. Dlatego, że my jesteśmy bardzo kulturalnym inwestorem. Ale absolutnie jest. Dlatego, że zawsze korzystamy, kupujemy się od samego początku, co pan Bartłomiej Biedziów może przyznać. Od samego początku przeprowadzaliśmy konsultacje społeczne z Obywatelskim Olsztynem z Forum Rozwoju Olsztyna. Od samego początku sami nawiązaliśmy współpracę, pytając, co możemy zrobić, żeby inwestycja była akceptowana w ich opinii, jakie oni mają na różne temat zdanie. I pan Bartłomiej Biedziów, jak tutaj jest, wielokrotnie był, wspierał tę inwestycję i my wysłuchiwaliśmy postulatów, które do nas kierowano i uwzględnialiśmy. Stąd ja jestem, tak mówiąc delikatnie, zniesmaczony tym nagłą zmianą stanowiska. Bo proszę zwrócić uwagę, że do momentu, w którym się okazało, że jest dopięta transakcja, że tak brzydko powiem, z PKP i z naszym partnerem, nie było żadnych argumentów przeciwko tej inwestycji.
to nagle... Ale konsultacje społeczne były na etapie, konsultacje społeczne były, byli wszyscy zaproszeni na etapie uchwalania planu. I panowie z FRO i z Opraskiego Olsztyna byli na bieżąco, bez żadnych zwłok, informowani o każdym naszym ruchu. Stąd ja zwracam uwagę, że nawet, nie chcę być gołosłowny, że nawet jest w ich blogu czarno na białym napisane. Ja mogę zacytować jeszcze inne podejście, jeszcze jeden akapit, jeszcze jedną wypowiedź, że są bardzo zbudowani tym, że inwestor być może z niewiedzy, jak Olsztyn funkcjonuje, przyszedł do nich i zaczął z nimi rozmawiać. Dlatego, że to jest pierwsza sytuacja tego typu, kiedy im się to wydarzyło. Moglibyśmy o tym projekcie porozmawiać. Oddamy głos. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo skrótowo, tylko się zanim tutaj od Pani prezentację, odniosę się do tego, co Pan Kasław powiedział. Rzeczywiście na początku były takie rozmowy, prowadziliśmy z retailem. Przypominam, że wtedy jeszcze nie było Galerii Warmińskiej. Wydało mi się, że jeżeli już jakiś centrum handlowe ma w Olsztynie powstać, to właśnie to przy dworcu, bo dzięki temu zyskujemy dworzec Galerii Warmińskiej, Olsztyn nic nie miał. Sytuacja się diametralnie zmieniła. Tak jak powiedziałem na wstępie, nasza wiedza, zarówno praktyczna, jak i teoretyczna, spojrzenie na pewne sprawy zmieniło się. Otwarcie o tym powiedzieliśmy na początku spotkania. Tak więc to, że rozmawialiśmy w inny sposób, teraz mamy inne spojrzenie na to wszystko, niczego absolutnie nie jest ze sobą sprzeczne. To, co pokazaliśmy tutaj, jeżeli chodzi o dworzec, to jest po prostu przykład. Ponieważ nie chcieliśmy tylko pokazać coś złe, ale pokazać, że też sami mamy jakąś wizję tego wszystkiego. Nie upieramy się, że ona musi być zrealizowana. Jeżeli o centrum handlowym mowa, wszystkie plusy całej tej inwestycji, pozytywne rzeczy, były wielokrotnie publikowane w materiałach prasowych, więc nie było sensu tutaj wymieniać. Chcieliśmy pokazać to, co według nas może wpłynąć negatywnie na samo miasto. To, co Pan Rafał przed chwilą powiedział o tych projektach, ten dworzec trzypoziomowy, powierzchnia 4,5 tysiąca metrów, które to pierwszy raz się tutaj dowiaduje, gdyby nie było żadnej konkretnej publicznej dyskusji w tym temacie. To, co widzimy w gazetach, to cały czas są wizualizacje, koncepcje, to nie są żadne konkrety. Powiedzieć można wszystko. Przykładem niech będzie na przykład, niech będzie ta Galeria Warmińska, tak? Która obiecywano boiska sportowe, lodowisko i jeszcze inne rzeczy. Nie ma nic z tego. Tak? Wy się wzorujecie na Galerii Warmińskiej. Nie wzorujemy się. Chodzi nam o to, co przed chwilą tutaj pan wy głos... jesteście moderatorami. Wy jesteście jedną ze stron, tak? Bo moderator jest osobą postronną, neutralną. A panowie cały czas jedną stronę próbujecie atakować. Nie przedstawiliście plusów, tylko minusy, bo plusy wszyscy znają. Ja nie znam plus. Proszę czytać prasę. No to, a dlaczego mam czytać? Ja jeszcze trzeba zmieniać koło dworca. Siądźcie Państwo za kierownicę autobusu i przejedźcie się koło tego dworca, tak? Miasto pozwoliło na zagarnięcie wszystkich zatoczek dookoła Placu Konstytucji 3 Maja. Nie można wyjechać. Nie trzeba zmieniać. Właśnie, a tym swoim faktem, że chcecie zachować taką sytuację. Wygłosować nie zachowuje. Tak. Także panowie, rozmawiajmy merytorycznie, a nie atakujmy jedna z drugiej strony, tak? Chciałbym tak dla ścisłości odpowiedzieć, dlaczego teraz się spotykamy, a czemu przez 2 lata nie było żadnej dyskusji. Ponieważ w 2013 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, prezydent, wszyscy urzędnicy, wszyscy byli przekonani o tym, że ten dworzec już zaraz powstanie. Do stycznia 2015 roku nie działo się nic, po czym pan prezydent w styczniu na antenie telewizji Olsztyn powiedział, że jest możliwość, jeżeli nie dojdzie do budowy galerii handlowej, jest możliwość remontu dworca razem z PKP. To zmieniło diametralnie sytuację. Po tym, jeszcze mieliśmy przez kilka miesięcy jakieś przepychanki,
4 dni temu ukazuje się wypowiedź pani rzecznik miasta, która stwierdza, że sprawa galerii nie jest jeszcze przesądzona, a grunt, który należy do miasta, jest kluczowy, jeśli chodzi o negocjacje. Czyli naszym zdaniem te dyskusje mają sens, bo sprawa jest jeszcze otwarta. Dlatego się tutaj spotykamy i uważam, że mamy prawo do tego. Oczywiście, że ma pan prawo, tylko proszę państwa, znowu będziemy się punktować, bo damy świadectwo prawdzie. W tej chwili jest tak, że panowie po tym, co ja powiedziałem, zmienili, próbują odmienić punkt ciężkości tej dyskusji. W związku z tym będziemy mówili, co zostało powiedziane. W tym już zostawiamy, a ja tyle o tym dokładnie wie, to jest ściema, więc już panu mówię. W tym miejscu już odczytam. Proszę państwa, ja tylko powiem ostatnią rzecz i się wyłączam. Żeby nie było sytuacji, w której Forum Rozwoju Olsztyna albo Obywatelski Olsztyn powie, że czegoś nie wie. Więc wam zacytuję, co oni sami mówią. W tym miejscu pragnę przyznać, nie, to jest bardzo ważne, że styl działania Rity Provider znacznie odbiega od tego, jak im prezentowała Libra. Jest to firma młoda, która ze względu na krótki okres obcowania z olsztyńską rzeczywistością trochę naiwnie przenosi na nasz grunt doświadczenia z innych miast. Tak, kontaktuję się ze stowarzyszeniami, bo mam bardzo dobre doświadczenia z innych miast. Proszę mi tak dokończyć, dobrze? Ja pan nie przerywam. Jednym z nich jest traktowanie organizacji społecznych jako jedną ze stron procesu inwestycyjnego. I tak się wydarzyło. Była traktowana zarówno FRO, jak Obywatelski Olsztyn na ciągłych konsultacjach jako nasz partner, bo chcieliśmy się dowiedzieć, co mam do powiedzenia. Dostawali rysunki, wnosili uwagi, doradzali, prosili, żeby były tu zatoczka, żeby tam były rowery, żeby było przyjście. To wszystko widzieli. Firma zwróciła się do organizacji. Nic się nie zmieniło. Mówi pan, że raptem galeria będzie mniejsza wartości. Ale to nie ma w ogóle, nic się nie zmieniło. Dobrze, w związku z tym ja się dziwię, że Forum Rozwoju Olsztyna, która jest posiadana tych materiałów i Obywatelski Olsztyn wam tego nie powiedział. I znowu, nie dyskutujemy teraz, jak widzę, o dworcu, a to był główny argument, tylko dyskutujemy o galerii. O kwestiach fundamentalnych i o funkcjonalności. Chcemy podyskutować. I pierwsze wystąpienie panu było to, powiem szczerze, że też jestem siedzący z argumentami, jakie są przeciw, też jest trochę po świecie i całkiem coś się mówi, ale zapominamy o jednej ważnej rzeczy. Miasto ma grunt, który wymieniło się z PKP. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jest porozumienie, jest uchwała, że można to zrobić. Do czego ma ten drugi grunt służyć? Na rekreację, na spokój. Za chwilę będzie wyglądał jak sam. W tej chwili nie ma dzieci w tym kraju. Pan nie przyjeżdża. W tej chwili. Nie. Chcemy panu skończyć. Patrz na pozytywy. Ciągle mówimy, że dzieci nie mają gdzie biegać, gdzie uprawiać sport. To jest nasze centrum rekreacji. Możemy zbudować ulica na tym gruncie, który jest przy PKP. Przepraszam, jeżeli można. Proszę państwa, jeżeli chodzi... Szanowni państwo, w momencie, po kolei, nie wszyscy naraz. Pozwolę się odnieść do pana wypowiedzi. Jeżeli chodzi o te grunty stadionu Warmii, to rzeczywiście plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego jako miejsce sportowo-rekreacyjne jest naprawdę świetny. To jest rewelacyjne miejsce. Pytanie tylko, kiedy to zrobimy i z jakich funduszy? Na chwilę obecną nie ma na to funduszy, nie ma pieniędzy, miasto nie jest w stanie go zrealizować. Za 20 lat to będzie wykonane? Do tej pory o tym nie mówiono, bo ten grunt nie mógł do dyskusji. Ale jeżeli się wymienią na grunty, to... Moje dziecko, które uprawia sport, też na drugi koniec miasta jedzie, bo to tam jest wolno. To nie jest przeszkoda, żeby pokonać obiektów. Miejsca, miejsce. Przepraszam, szanowni państwo, przepraszam. Chcieliśmy konkretów,